Wiedźmin od Netflixa może się podobać albo i nie, ale niezależnie od oceny, faktem pozostaje, że względem oryginału dokonano całego szeregu zmian. O zmianach fabularnych dowiedzieliście się w moim poprzednim filmie. Tym razem pomówimy o tym, jak bardzo Netflix pozmieniał samych bohaterów opowieści, zarówno pod kątem wyglądu, jak i czasem charakteru, czy też ich roli w historii. Z tej strony Drwal Rembajło, no i właśnie dzisiaj tym się zajmiemy. Porównamy sobie, jak Netflix zmienił bohaterów oryginalnego Wiedźmina. Od razu powiem, że film ma nie tyle na celu zhejtowanie produkcji Netflixa, co po prostu czyste, krytyczne porównanie wersji oryginalnej z Netflixową adaptacją. Przed Wami, panie i panowie, porównanie bohaterowie Wiedźmina w wersji Netflixowej z bohaterami z książek. Stregobor zawsze wyglądał tak, jak wedle wszystkich prawideł i wyobrażeń winien wyglądać czarodziej. Był wysoki, chudy, zgarbiony, miał wielkie, siwe, krzaczaste brwi i długi, zakrzywiony nos. Czarodzieja poznaliśmy w opowiadaniu Mniejsze Zło, zaś ten znał Wiedźmina jeszcze z dawnych czasów. Gdy Geralt zabił Renfri, Stegobor ogłosił, że wynosi się z miasta i namawiał Geralta, by ten wyruszył wraz z nim. Serialowa wersja maga była podobna z wyglądu do opisu z książek, jednak zmieniono relacje między nim a Wiedźminem. W serialu czarownik poszczuł biednego Wiedźmina mieszkańcami Blaviken. Na dodatek, w oryginale mag był raczej samotnikiem, zaś u Netflixa pojawia się on jako ważny członek kapituły czarodziejów. Renfri. Włosy koloru słomy nosiła nierówno obcięte, nieco poniżej uszu. Jej spódnica była nierówna, asymetryczna. Z lewej strony sięgała łydki, z prawej odsłaniała mocne udo ponad cholewą wysokiego buta z łosiowej skóry. Cóż mogę powiedzieć? Aktorka wypadła super. I szczerze mówiąc, to jedna z najlepiej zagranych postaci w całym serialu. Pojawiło się za to kilka różnic w ubiorze. Zabrakło m.in. charakterystycznej spódnicy, którą zresztą Renfri wykorzystała podczas walki. Ale prócz tego, naprawdę na plus. Foltest. Foltest był szczupły. Miał ładną, za ładną twarz. Nie miał jeszcze 40, jak ocenił Wiedźmin. Demonstrował wszystkim swój szlachetny profil, odwracając głowę w stronę okna. Książkowy Foltest był królem niemalże idealnym. Poznaliśmy go w opowiadaniu Wiedźmin, kiedy to przyjmuje Wiedźmina na audiencję, prosząc go o wyratowanie jego córki Addy, która była strzygą. Co ciekawe, wszyscy w królestwie wiedzieli o zakazanym związku króla z jego zmarłą siostrą, czego owocem była właśnie strzyga. W serialu Foltest prezentuje się zupełnie inaczej. Starszy i przy kości, do tego ukazany w nieco niefortunnej scenie, kiedy to obżera się w obecności Wiedźmina, któremu zresztą początkowo okazuje wrogość. Nie o takiego Foltesta nic nie robiłem. Kasztanowłosa Triss Merigold. Wesoła, chichocząca z byle powodu, wyglądająca jak podlotek. Szybkim ruchem głowy rozrzuciła włosy. Swoją dumę i swój znak rozpoznawczy. Długie, połyskujące złotem, puszyste pukle o kolorze świeżego kasztana. Większość fanów kojarzy Triss z jej obrazem z gier, który, choć trochę się różni, to jednak nadal jest bardzo bliski oryginałowi. W samej sadze Triss została zaledwie wspomniana w opowiadaniach. Jako postać wystąpiła dopiero od tomu Krew Elfów, pomagając w zajmowaniu się małą Ciri. Co ciekawe, była bardzo biegła w zaklęciach z użyciem żywiołów, zaś jej rola w bitwie o wzgórze Soden była dużo większa niż choćby rola Yennefer. Co do serialu zaś... Cóż, pozwólcie, że zsumuję to krótkim, staropolskim cytatem. Koń, jaki jest, każdy widzi. Kalante. Jak dawniej ozdabiała się szmaragdami pasującymi do zielonej sukni i koloru oczu. Jak dawniej nosiła wąską, złotą obręcz na popielato-szarych włosach. Książkowa Kalante była opisywana jako samodzielna i silna kobitka. Potrafiła być zarówno piekielnie surowa, jak i wyjątkowo łaskawa. W całym królestwie i za jego granicami znano ją z jej odwagi i bitności, za co zdobyła sobie tytuł lwicy z Cintry. Serialowa Kalante, prócz koloru włosów, bardzo przypomina książkowy pierwowzór, choć jest nieco bardziej rubaszna i uszczypliwa, ale ogółem to jedna z lepiej oddanych postaci. Małżonkiem Kalante zaś był Aist Tyrsha, żelasty wojownik o ciemnej twarzy i orlim nosie. Pochodził z wysp Skellige, których mieszkańcy nosili się na wzór quasi-średniowiecznych wikingów, bądź Szkotów. Bazując na tym, Skelligijczycy zapewne nie stronili także od zapuszczania gęstych brodziszczy. Serialowy Aist, choć został zagrany dobrze, z wyglądu niestety nijak ma się do opisu jarla z zamroźnego morza.
Kolejny numer. Myszowór. Potężny, z płową, miotłowatą brodą, w kubraku swoczej skóry, przepasanym na skos szarfą z kraciastej wełny. Myszowora doskonale oddano w komputerowym Wiedźminie, nieco nawet podkreślając jego druidyczne atrybuty. W serialu aktor pasuje naprawdę dobrze, jednak ponownie zawalili ludzi od kostiumów. Myszowór biega tam w typowo dworskim kaftanie, ale to i tak nic, w porównaniu do tego, jak Netflix potraktował losy tej postaci, o czym mówiłem w moim poprzednim filmie. Kolejna jest Ciri. Miała jasne, myśl popielate włosy i wielkie, jadowicie zielone oczy. Spod popielatej, nierówno i nieładnie obciętej grzywki patrzyły ogromne, szmaragdowo-zielone oczy, dominujący akcent w małej twarzyczce o wąskim podbródku i lekko zadartym nosku. Pomijając różnicę wieku oraz zupełne przemieszanie z poplątaniem jej historii, serialowa Ciri ogółem się broni, choć musimy mieć świadomość tego, że sama bohaterka jest dosyć skomplikowana. W książce poznajemy ją jako bardzo rezolutne i pyskate dziewczę. W dalszej części sagi niestety Ciri robi się strasznie ciapowata, może to dlatego, że przeznaczenie pomiata ją tak jak chce. Na szczęście pod koniec sagi dziewczę znów pokazuje pazur. Według mnie w serialu za dużo było jednak tej ciapowatej fazy. Tak naprawdę mam wrażenie, że 90% tego, co robi Netflixowa Ciri na ekranie, to bieganie po lesie z zagubionym wyrazem twarzy. No cóż, przynajmniej pozostawia to spore pole do popisu dla rozwoju tej postaci. Z cintryjskiej uczty pozostali jeszcze rodzice Ciri, czyli Duny oraz Panetta. Ich opis zamieszczam na górze, a o ich samych powiem tylko tyle. Jeżeli każdy bohater w serialu byłby tak wiernie odwzorowany jak oni, produkcja wiele by na tym zyskała. Eitne i Driady. Władczyni Brokilonu nosiła powłóczystą, zwiewną, jasnozieloną szatę. Jak większość Driad, była niewysoka i szczupła, ale dumnie uniesiona głowa, twarz o poważnych, ostrych rysach i zdecydowane usta sprawiły, że wydawała się wyższa i potężniejsza. Jej włosy i oczy miały kolor roztopionego srebra. Chyba sam opis wystarczy. Aktorka zagrała typowo wedle serialowych standardów. Myślę, że ktokolwiek inny zagrałby to podobnie. Problem z Driadami u Netflixa polega primo na przeinaczeniu całego wątku Brokilonu, tu znów patrz mój poprzedni film, oraz na wizualnie słabej wizji świata. Pamiętacie ten wiarygodny, kompleksowy i przemawiający do nas z ekranu świat Wiedźmina, który pokazał w grach CD Projekt Red? Zamiast tego w Netflixie mamy driady z kuszami, Nilfgaardczyków w plastikowych pancerzach i całą resztę wesołego Hollywoodu. Diabeł! Stworzenie miał nieco powyżej sążnia wzrostu. Wyłupiaste oczy, kozie rogi i brodę. Również usta, ruchliwe, podzielone i miękkie. Przywodziły na myśl żującą kozę. Dolna część ciała pokryta była długim, gęstym, ciemnorudym włosiem, aż po rozwidlone racice. Dziwoląg wyposażony był też w długi, zakończony pędzlastym kutasem ogon, którym energicznie zamiatał. Bez żartów, diabeł nie wyszedł źle. Trochę gumowo, ale ogółem nieźle. Jestem Torkem, Sylwan, rzadka, inteligentna istota. Subskrybuję Drwala, żeby nie przegapić zajebistych filmów. Jesteś inteligentny, to muszę przyznać. Filavandrel i elfy. Z elfami sytuacja ma się trochę podobnie jak w przypadku Driad. Jak się okazuje, nie wystarczy przykleić sobie sztucznych uszu i ubrać się w dziwne ciuchy, by grać elfa. Owszem, dobry strój ułatwiłby sprawę, jednakże kluczem jest odpowiednia prezentacja tejże rasy w historii. Jedną z najlepszych okazji ku temu było opowiadanie Kraniec Świata, ukazujące dwoisty tragizm starszego ludu. Niestety, historia ta została dosłownie wykastrowana przez Netflixa, zaś sam król elfów, mimo nie tak złej gry aktora, pozbawiony swojego splendoru. A wciśnie się na usta Bleded One. Następny jest Kahir. Kahir, jak ja już na ciebie narzekałem, tak ponarzekam jeszcze. Wedle książki Kahir był bladym, ciemnowłosym młodzieńcem o błękitnych oczach. Mimo młodego wieku doskonale radził sobie w służbie Nilfgaardu, cechując się wytrwałością i profesjonalizmem. Należał do służb specjalnych, zaś jego zadaniem było właśnie sprowadzenie Ciri do Nilfgaardu. Co by tu nie mówić, to właśnie on uratował młodą księżniczkę z płonącej Cintry. Ostatecznie poniósł jednak porażkę, będąc pokonanym przez samą Ciri, w której to zresztą młodzian był zakochany. Taki trochę love-hate relationship. Po kilku zwrotach akcji dołączył do drużyny Geralta. Mówiąc krótko, to dobry chłopak był.
Czego nie można powiedzieć niestety o psychopacie z Netflixowej adaptacji. Serialowy Kahir nie tylko niespecjalnie pasuje do swego opisu, ale przede wszystkim posiada zupełnie inną osobowość oraz rolę w całej historii. Zamiast młodego, ambitnego, acz niepozbawionego skrupułów rycerza, otrzymaliśmy bezlitosnego, fanatycznego mordercę, który zrobi wszystko, by go znielubić. Jednak czarem goryczy przelał tak naprawdę jego pojedynek z Vilgefortzem. Vilgefortz z Roggeven, czarodziej o imponującej postawie, o szlachetnych, pięknych rysach, o szczerym i uczciwym głosie. Geralt wiedział, że po tak wyglądających ludziach można spodziewać się wszystkiego. Określenie młody, jak wiedział Geralt, obejmowało wśród czarodziejów wiek do 100 lat włącznie. Vilgefortz wyglądał na 35. Był wysoki i dobrze zbudowany. Nosił krótki bams na rycerską modłę, ale oczywiście bez herbu. Był też diablo przystojny. Taki powinien być Vilgefortz. Osoba praktycznie bez wad. Wybitna i nad wyraz ambitna. Człowiek, którego wyczyny pod sodem przeszły do legendy. Ten, który praktycznie trzymał za mordę całą kapitułę czarodziejów. Ostatecznie zaś główny antagonista w całej sadze, który rozłożył przecież Geralta na łopatki w bezpośredniej walce. To, co Netflix zrobił ze złodupcem o tym potencjale, woła o pomstę do nieba. Nie wiem, jak będą chcieli to odkręcić, ale mam nadzieję, że dostaniemy przynajmniej namiastkę takiego Vilgefortza, na jakiego ta postać zasługuje. Gdy już o tym mówimy, to oczywiście przejdźmy do Fringill Livigo. Jak dobrze wiecie, poświęciłem tej postaci całkiem sporo czasu, gdy opisywałem różnice w fabule netflixowego Wiedźmina. Fringilla opisywana była jako młodsza od Yennefer, sympatyczna, naturalnie wdzięczna i skromnie elegancka. O czarnych, krótko przystrzyżonych włosach i wyjątkowo zielonych oczach. A także wyjątkowo bladej skórze. W powieściach była ona postacią zdecydowanie pozytywną. Choć pochodziła z Nilfgaardu, wyraziła chęć dołączenia do Loży Czarodziejek, tajnego stowarzyszenia, gdzie ona i jej konfraterki radziły, co robić z tym całym bałaganem na świecie. W przeciwieństwie do serialu, gdzie uczyła się ona w Akademii Czarodziejek, w książkach poznajemy ją dopiero w dalszej części sagi i od razu nabieramy do niej sympatii. W pewnym momencie pomaga ona nawet Geraltowi. Tworzy dla niego nowy medalion, a nawet zostaje jego kochanką. Jaka jest Fringilla w serialu? No cóż, po raz kolejny mam ochotę zacytować linijkę z koniem. Miszmasz religijnej fanatyczki z dodanymi elementami z historii Vilgefortza nie tylko zaburza całokształt historii jako takiej, lecz praktycznie deklasuje tę postać w roli, w jakiej pierwotnie miała wystąpić. I tutaj sorry obrońcy teorii o tym, że adaptacja rządzi się swoimi prawami. Jeżeli dana postać nie ma w sobie nic z pierwowzoru, to dożyci z taką adaptacją. Następny jest Eik z Denethil. Eik radzi sobie z każdym potworem. Zabijał nawet mantikory i gryfy. Kilka smoków też załatwił. Słyszałem o tym. Jest dobry, ale psuje mi interesy. Tak o dzielnym rycerzu wyrażał się sam Geralt. Eik był obrazem stereotypowego rycerza bez skazy. Wojownika na białym koniu z bajek dla dzieci. Książkowy opis nie podkreśla dokładnie jego wyglądu, no może poza uzbrojeniem, jednak biorąc pod uwagę jego sławę oraz zdolności, musiał to być chłop na schwał. W książce nie tylko uratował Geralta i Yennefer przed upadkiem w przepaść, lecz także samodzielnie szarżował na Złotego Smoka. Nie skończyło się to oczywiście dla niego dobrze. Niemniej rycerz przeżył to spotkanie, co zresztą świetnie wykorzystała ekipa CD Projekt Red, umieszczając go w wiedźmińskiej przygodzie Wojna Krwi. Serialowy Eik to nieopierzony młokos, który pragnie zabić smoka, aby zdobyć ziemię i tytuły. W dodatku romansuje z Yennefer, a koniec końców ginie w gówniany sposób. Dosłownie. I owszem, w oryginale postać ta była raczej ciekawostką, nie mającą wpływu na późniejszy rozwój wydarzeń, niemniej to przecież właśnie takie ciekawostki sprawiają, że świat Wiedźmina jest wyjątkowy. Zasługiwałeś na więcej, mości Eiku. Następny, Jarpen Zigrin i Krasnoludy. Krasnoludy w fantazy wyróżnia to, że właściwie wszędzie są. Takie same. Przysadziste, brodate, rubaszne, dobre do bitki i do wypitki. I takie też były w książce. Choć serialowy Zigrin był nieco żywiołowy, to ogółem dobrze oddał rolę krasnoluda, czego niestety nie można powiedzieć o jego towarzyszach. W tych rolach bowiem osadzono w większości karłów. A jak widać dla producentów Netflixa, najwyraźniej nie dociera, że niski człowiek nie jest tym samym co krasnolud. Krasnolud, który
Mimo miernego wzrostu, posiada uścisk jak obcęgi i potrafi dorosłego chłopa w pełnym rynsztunku przez całe pole bitwy na plecach przenieść. Borch czy Kawki? Aktor grający Borcha dobrze oddał swoją rolę. Kłopot w tym, że grał nieco inną postać. Borch w serialu był dużo, dużo starszy niż książkowy pierwowzór, ale przejdźmy do prawdziwej postaci Borcha, czyli do Smoka. Willem Trettenmeert opisywany był jako stworzenie pełne gracji, które aż chciało się podziwiać. Patrząc na wersję od Netflixa, raczej nie mamy ku temu ochoty. Szkoda. Mnie osobiście trochę dziwi fakt, że tak skory do pokazywania golizny Netflix nie pokusił się o dorzucenie sceny w wannie z udziałem towarzyszek Borcha. Następna, Tisaia de Vrij. Tisaia to kolejna z nielicznych postaci oddanych naprawdę wiernie. Jest dokładnie taka, jaka powinna być. No może pomijając to, że tak jak wszyscy Netflixowi czarodzieje, jest dużo słabsza niż pierwowzorze. Była przecież arcymistrzynią. Zaraza. Następny, Istred. Istred nie wyglądał na więcej niż zasłużone krzepkie 40. Miał lekko szpakowate, proste, sięgające ramion włosy i liczne, dodające powagi zmarszczki na czole, przy ustach i w kącikach powiek. Książkowy Istred był do bólu wręcz zakochany w Yennefer. Proponował jej nawet stały związek, co spotkało się oczywiście z odmową samej czarodziejki. To spora różnica wobec serialu, gdzie było zupełnie odwrotnie. Z wyglądu także na 40-latka nie wyglądał. Zaniechano także konfrontacji Istreda z Geraltem, w trakcie której ten pierwszy gotów był zginąć, byle tylko uśmierzyć ból odrzucenia ze strony Yennefer. Powoli docieramy do końca. Przed wami sam Jaskier. Gładysza we fantazyjnym kapelusiku z wpiętym weń piórem egreta, osięgającym ramion blond włosach ufryzowanych na żelazkach, noszącego dublet w kolorze czerwonego wina i koszulę z koronkowym żabotem, z nieodłączną lutnią i nieodłącznym, bezczelnym uśmiechem na uście. Z naszym śpiewnym jegomościem znamy się od dawna i widzieliśmy już kilka jego adaptacji. Niemniej szczegółowy wygląd Barda został opisany dopiero w książce sprzed kilku lat, czyli w sezonie Burz. Skupmy się więc bardziej na jego osobowości. Serialowa wersja jak najbardziej pasuje w to, co znamy z książek. Szczerze mówiąc, miałem ogromną uciechę z oglądania go na ekranie, zwłaszcza w parze z Geraltem. Choć i tutaj jest mały zgrzycik. Jaskier u Netflixa bowiem jest bardzo, bardzo młody. Zaś jego relacja z Geraltem przypomina nieco związek typu Shrek i Osioł, niż kontakt między dwójką starych przyjaciół. Mówię starych, ponieważ w książkach nasz mistrz poezji był nieco przed 40, toteż z Geraltem znali się jak łyse konie. Następna jest Yennefer. Mnóstwo czarnych loków, blada trójkątna twarz, fiołkowe oczy, lekko skrzywione wargi, ładne ramiona, zgrabna szyja, na szyi czarna aksamitka z gwiaździstym, skrzącym się od brylantów klejnotem. Oj, z serialową Yennefer od samego początku mam problem. Po prostu nieważne pod jakim kątem na nią patrzę, to za cholerę nie widzę podobieństwa z oryginałem. No, może poza kolorem włosów. To trochę tak, jakby Geralta zagrał, bo ja wiem, Danny DeVito. Aktor? Przedni. Ale na Wiedźmaka on po prostu nie wygląda. Aktorka grająca Yennefer najlepiej wypadła w dodatkowych epizodach, gdzie pokazano jej trudną młodość. Bo też wtedy nie była do końca tą Yennefer. Nie była tą zimną, zdecydowaną czarodziejką, która zrzuca tą zasłonę dopiero w towarzystwie osób, na których jej zależy. Serialowa Yennefer przy swoim pierwowzorze wypada jak typowa nieopierzona młódka, co to nie może zdecydować się, czego naprawdę chce od życia. Mam wrażenie, że większość jej przygód solo jest tylko po to, żeby później użalała się nad tym, jak to zły jest świat, jak to źli są mężczyźni, jak to wszystko ogółem jest do... I na koniec oczywiście Geralt. Nieznajomy nie był stary, ale włosy miał prawie zupełnie białe. Pod płaszczem nosił wytarty, skórzany kubrak, sznurowany pod szyją i na ramionach. Kiedy ściągnął swój płaszcz, wszyscy zauważyli, że na pasie za plecami miał miecz. Do Henry'ego w roli Geralta było sporo obaw przed premierą serialu. A to, że jest zbyt umięśniony, podczas gdy książkowy Geralt był raczej chudy. A to, że był zbyt ładny, bo też i w książkach Wiedźmak sam nie mógł się nadziwić jak paskudną ma gębę. Niemniej nie ulega wątpliwości, że jeśli coś poszło dobrze w netflixowej adaptacji, to jest to właśnie Geralt.
Co ciekawe, jeśli chodzi o wygląd, to trzyma się on książek naprawdę blisko. Książkowy wiedźmak nie miał bowiem ani blizny na oku, ani nie nosił dwóch mieczy. To znaczy nosił, ale jeden zawsze pozostawiony był w jukach, niesionych przez dzielną płotkę. I owszem, jest kilka zmian odnośnie zachowania wiedźmaka. W poszczególnych sytuacjach oryginalny Geralt nie stronił także od ciętych ripost, podczas gdy w serialu jest on raczej mrukiem. Niemniej, zmiany te są na tyle niewielkie, że nie psują obrazu całości. Moim zdaniem to właśnie Geralt i jego wiedźmińska robota ratują to, co w netflixowej adaptacji pozostało z przedniego literackiego pierwowzoru. Piszcie w komentarzach, jakie według Was są najważniejsze, najdalej idące zmiany, jeżeli chodzi o bohaterów w wersji netflixowej stosunkiem oryginału. Co Was najbardziej gryzło? Co Wam się może najbardziej podobało? Tyle w tym filmie, ale jeżeli nie macie jeszcze dosyć, zerknijcie na mój kanał. Wiedźmińskiego stafu Ci u nas dostatek, a daję słowo, że będzie go jeszcze więcej. Jeżeli nie macie subskrypcji, dobrze teraz sobie tego suba zostawić, walnąć w tego, wżyć chędożonego dzwona. Zapraszam także na mój fanpage, gdzie ogrywamy wiedźmińskie gry na żywo. Będzie można na żywo coś napisać, pogadać, pobluzgać, co kto lubi. Tak czy inaczej, ode mnie to wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Mówił do Was Drwal Rembajło. Do zobaczenia. Cześć.